This war for the Atlas is a war for our sanity. A war for our world. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Path of Exile, numer odcinka 58. Dzisiaj postaram się ukończyć labirynt. Powiem tak, już tutaj w piąty raz mnie go próbuję rozegrać. Dwa razy zginąłem, raz się gra skraszowała, raz wyłączyli serwer. Jak nie urok, to sraczka. The future of the Empire rests in her even hands. The cruel labyrinth, to jest to. Justice will prevail. Kurde, nie mam szczęścia w ogóle, naprawdę. Już mi się odechciewa tutaj grać na tym poziomie. In the impressionable youth of my reign, I was encouraged to believe in the precious nature of my imperial blood. The divine claret, as one fool of a courtier would repeat with tiresome regularity. Unfortunately, my divine claret refused to pour from one cup to another. Try as I might, with a lovely procession of young and ever dutiful wives, my noble seed simply would not sprout. Who then to choose as my worthy successor? With the candidates on hand either mediocre at best or maniacal at worst, I found myself in quite the quandary. That's when fortune took me by the hand and led me to a forgotten tome on a forgotten shelf in the quietest corner of Sarn Library. A tome entitled Ancient Traditions of Asmerian Ascendancy. The best, one might say, is history. Tutaj mamy kapliczkę, która da nam buffa. Your regeneration might and lana. Mamy przyspieszone regeneracje. To się bardzo, bardzo przyda. Czasami można zdobyć kapliczkę, która daje nam szybszy atak i szybsze chodzenie. Innym razem zdajemy krytyczne obrażenia. W sumie ta regeneracja to chyba będzie najfajniejsza. Ja tutaj powiem wam tak, że nie będę eksplorował tych map tutaj na fulla, bo już przyznam szczerze, piąty raz tu gram i mi się po prostu już nie chce, jak się znowu coś spartoli. No, tutaj mamy już przejście do dolnego poziomu, tu już tutaj wchodzimy. Nie będę się wracał. Traveler draws close to the end. The Asmeri were the first culture known in history to use trials of strength, wisdom, and spirit to select its chieftains. The first Lord's trial was a rough, only as efficient as Sozi commands, wild animals and brutal traps, crafted to test aspiring Asmerian leaders' body, mind, and soul. Conquering the adversities of the maze, a champion proved they were capable of bearing the crushing burden of chieftainship. The first trials were simple contraptions reflecting simple times. As the Asmerian civilization grew in number and complexity, my three lieutenants remained from treacherous mazes to bewildering labyrinths. Alas, there are no surviving descriptions of the labyrinth that tested and proved. Nałożyły się dialogi, kurwa, ciula. Słychać. I imagine it was quite something to be. Masakra, kurde, z tym. Z tym poziomem jest masakra. Mimo tego, że mam tą regenerację, to i tak gość nam ten boss dużo tracił, tego życia. Jeszcze przed nami. Dwa starcia.
Zawsze te poziomy są takie same. Ej, moment, tutaj mamy ukryte przejście, no właśnie. Ale tutaj coś... Coś pusto. Nie ma skarbów. Trudno się mówi, nie ma tutaj nic dla nas. Mam nadzieję, że w końcu się nam uda to przejść. Śmierć niestety tutaj nas. The son of Ezemir met the son of San upon the road to the imperial throne. The Eternal offered his. Mamy zamknąć dziupę. Śmierć niestety tutaj powoduje to, że zaczynamy od nowa, więc to jest porażka. Nawet jednej próby nie mam. Tylko po prostu zaczynamy od nowa. Masakra. Kurde, co to jest? O cholera. Strongbox. Coraz silniejsze się pojawiają. Co to mamy? Fright Claw? Claw? Ale to jest kurde ten. Dla maga. Labrys. O. 261 do 408. To raczej nic tu lepszego nie znajdziemy na razie. I co wam powiem, że chyba warto byłoby tutaj zainwestować jakiś pancerz do walki z tym bossem. A, widzicie, tu ominąłem jedno przejście. Trochę, ale... Ale już nie będziemy się wracać. Nie, nie, nie. Nie ma szans.
idziemy dalej. Znowu zginę, kurde, będę musiał powtarzać cały poziom, to mi się nie chce. Szósty raz tutaj grać. Kurde, te pułapki zasrane. Hajstrów i hajstrów. Zachlastało. Tego nie ma co ryzykować, bo to jest... Łapki naprawdę zadają dużo obrażenia. Przejście, co my to można by tutaj jeszcze obadać? O, trochę tych. O, karta. Karta zawsze w cenie. Co to tym razem? Śmieszna lokacja. Kurde, mam nadzieję, że nie zginę. Wcześniej zginąłem walcząc drugi raz z bossem. Pierun, kurde, mnie huknął. W sumie gra się crashuje, znaczy crashuje, przykisza. No i... Nawet nie wiedziałem, kiedy mi życie spadło. W sumie mamy 2468, więc nie tak mało.
ale tutaj chwilę w tym zaczęło mi życie. Szybko mi rośnie to życie. Ale co z tego, jak... Dobra, mamy wyjście. Mamy wyjście, dobra. Ktoś tu lata? Czy mi tak miga? Fajny też jest czar, który tutaj nam przyspiesza atak i chodzenie. Ale wylosowałem co innego tym razem. Chyba opuszczamy tą miejscówkę. Może jakiś pancerz bym ubrał, jak będę walczył. Lepszy. Z bossem. O kurde. Całkiem fajne to. Maximum life 84, tu mamy 50. Tu mamy jeszcze 31. Reduction Transshield, Regeneration per second. Increase Elemental, tu mamy 16200. To mamy sporo tego życia więcej. Chyba sobie to założę. Jeszcze mamy regenerację życia, półtorej z... i tarczę mamy. O, fajne. Dobra, to będzie... wymienimy sobie ten przedmiot. Życia, to tak chyba nie za dużo, nie? A ja się wróciłem, kurde. Cholera. No i dobrze. Ej, to wróć, coś jest nie tak. Czyżbym tu coś opuścił? Zaraz zobaczymy. Tak, chyba tam opuściłem przejście. Shit. Nie ta ścieżka kompletnie. Kurde bela. Wróć. Chodźmy tutaj zobaczyć. Zobaczmy tutaj w takim razie do przejścia.
Ale też ślepa uliczka. What the fuck? Ej, nie mówcie, że tutaj mamy to przejść. Nic z tego. The pursuit of power can be a grotesque affair. Chłopie, ty mi tu nie pierdziel, tylko mi mów, gdzie mam iść. Bo kurde się zakręciłem w tym momencie. A tu jest przejście chyba. Gówno nie przejść. Ej, no teraz to zwariowałem. Dobra, jest. When the time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. To entertain doubt is to dance with death. Żeby ten pancerz założył, cholera, na walkę z bossem. Tylko że ja będę strasznie małe obrażenia zadawał wtedy. Nawet nie mam tego. Cholera. Shit, nie wiem, czy to dobry pomysł. Zginę to pierdziele. Powers the scepter, not the other way round. Give up yourself. Dobra, udało się. Jeszcze jedna walka. Matko i córko, ale ciężko tu jest. Jeszcze jedna walka, trzymajcie kciuki, mi się paluchy spłaciły z tego wszystkiego. Poziomu już nie zdobędę, ale do walki z bossem. Ale kamyki może się zleweluje, no to się powiem. Kurczę, bym zginął. Widzieliście to? Dajesz. Jeszcze jedna wędrówka po wyschniętym parku. Pojedynek.
16187. O, 321, większy damage mamy, dobra. Kolejne pułapki, super. To wróćmy się jeszcze na chwilę do tych ogrodów. Szkoda tak szybko pędzić. The warrior bled upon Zaro's stones and curse. Ja pierdziu, albo mnie załatwili. Akuratnie pomysł z tym ścianą bardzo fajny. Ja zastanawiam, czy my dobrze idziemy. Chyba nie. Kurde, jaki crash. Chyba tam było więcej przeciwników. To mogłem zginąć. A, czyli to tutaj idzie. Dobra, to sobie możemy iść na koło. Tam jest sobie namalowana mapa. W sumie łatwo nie zbłądzić. Guide, cornered and quailing, a warrior, watching, the moment bathed in the shadow of doubt, of ambition, of an imperial throne, and a people made free by an emperor of Ezimir. The warrior threw off that cold and cloying shadow and struck down the slavering beasts. The guide looked to the warrior with gratitude in his eyes and spoke of doubt, of ambition, of an imperial throne and a people made free by an emperor of San. Czekajcie, czy ja...
było przejście, fakt, ale... Też mamy przejście, dobra. W sumie to szkoda tak szybko pędzić do końca, bo tu jeszcze możemy trochę zexpić. Okej, okay, wchodzimy do bossa. W sumie, nie? Czy jeszcze to... W sumie, dobra. Mamy jeszcze troszkę czasu. Jeszcze się wrócę, dopiero 31 minuta. 32, no. Może jeszcze tutaj coś... uda nam się ubić. Tutaj, dobra, nie ma drogi, ale... w sumie nie opłacało się wracać, ale dobra. Co tam straciłem tę minutę czasu? Kurde, mam nadzieję, że się nam uda, bo no nie będę kurde 6 czy 7 raz tutaj rozpoczynał tego labiryntu. Jak wspomniałem wcześniej, 2 razy zginąłem. 2 razy zginąłem, raz nam się gra skraszowała, raz wyłączyli serwer. Także jak nie urok, to sraczka. Aspirant can afford to be promising. An emperor. The custom of the Lord's trial was upheld throughout the founding years of the Empire. Veruso's successor, Caspiro, was a low-born legionnaire, the lone survivor of a labyrinth that claimed the lives of every high-born contender, including Veruso's only son. Caspiro proved to be every bit the emperor that Veruso was. Alas, the Lord's labyrinth was corrupted by those with the vanity to consider their blood more precious than their empire. Dobra, ja pierdziu. Weźmy sobie tego może, to tema. O kurde, pułapki. Ja pierdolę. Ja pierdolę, udało się. Nie wiem jakim cudem. Nie wiem jak to się stało, ale się kuźwa udało. Treasure key, treasure key. Cobalt. Ja pierdziu, nie wierzę w to. Co to jest? Ja pierdziu, ale fuksior. Jest, moi drodzy, super. Mamy 3 klucze aż. Co to za pas? Increase trap damage, increase mana regeneration rate, fire resistance. Ale słabe. Możesz kuźwa. Co to za? Uniki. S
słabe, cholera. Ja pierdziu, cieszę się, że się udało. Wcale nie było łatwo. Mamy trzy klucze, będziemy mogli trzy skrzynie otworzyć. Pytanie, które? Super. W sumie te klucze mogę wcześniej więcej chyba zdobyć podczas całej rozgrywki, ale jak wspomniałem, to było moje piąte podejście. Tak, tutaj mamy co? Tarczę jakąś legendarną. Całkiem fajna. Ja tarczy nie używam, więc to odpada. Mam jeszcze dwa klucze. Orby to dobry pomysł. Fajnie, tylko że nie mam miejsca, dobra. I klucze się nam skończyły. A, czekajcie, możemy w ten sposób to zrobić. Dobra, spoko. Ale legendarne przymioty sobie damy do dwójki. A to do jedynki damy. I to sobie teraz wszystko pozbieramy, chociaż nie ma potrzeby, ale to sprzedamy, nie? I cannot carry this. To sprzedamy. Nawet nie wiedziałem, że tu jest skrzynia. Ej, wróć, co ja tam nacisnąłem? I cannot carry this. Coś tu kuźwa nacisnąłem. To jest poukładane, że jest ciula poukładane to. Nie ma za bardzo jak tutaj poukładać tego, cholera. Shit. A w sumie to nie ma znaczenia teraz, bo i tak idziemy do sklepu. Use the skull on the pair of gloves or boots. Add the random enchantment to them. Aha. Co tutaj dostałem? Bo nawet nie wiem. Regeneracja życia? Będę tutaj musiał wczytać wiele i sprawdzić, co mi tu dodało konkretnie. Dobra, teraz tutaj najważniejsza sprawa. Leader. Wpadło osiągnięcie. I teraz tutaj będziemy mogli chyba właśnie wybrać kolejne perki z tego drzewka Berserkera. Increase attack physical damage, increase attack speed. Gain one range when you kill an enemy. To średnie na jeża. A tu? Increase attack, increase warcry duration. Licz to jest kradnie?
Podobno tutaj można tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem tych wziąć. Warcry. Kiedy używamy... Ale zagwozdka. Weźmy to. Mamy DPS-a 12700. 15800. 16300. 16600 i weźmy to. Myślę, że to będzie dobre. Będziemy chyba kradli życie i manę. Dobra. Ekstra. Wracamy do miasta i kończymy, moi drodzy, ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Chociaż troszeczkę nie eksplorowałem w 100% mapy. A mogłem, bo de facto można było tutaj wydropić klucz do skrzyni. No ale mówi się trudno. Także trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Cześć!